zgadać. Dawno się nie widzieliśmy, niestety w obecnej sytuacji tylko takie mamy możliwości, żeby się z Wami spotkać, czyli online i zdalnie. Możecie nas oglądać u siebie w domu. Przekazujemy Wam filmiki, które nagrywamy tutaj. Nie ukrywam, że jest to dla nas też duża odskocznia od tego, co się dzieje na świecie i od tego, co czytamy i słyszymy w wiadomościach. Więc miło nam się zobaczyć ze sobą w pracy. Ale liczymy na to, że Was też niedługo zobaczymy. I nagrywanie tych filmików dało mi troszeczkę większą łatwość mówienia do kamery, więc troszeczkę dziwnie się też z tym czuję. Właśnie, to chyba nie jest taki łatwy. Dokładnie. Jesteśmy tu zawsze we trzy, szykujemy dla Was tutaj wszystko, co możemy. Może lepiej, że nie widzicie, co tutaj się dzieje. Z drugiej strony. Dokładnie. Nie ukrywam, że prosimy też rodziców naszych najmłodszych pancerzy o wsparcie. Drodzy rodzice, ten filmik kierujemy również do Was. Nawet jeśli Wasze dzieci nie posiadają Facebooka, bo są za małe, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że Was jest tutaj dużo. Wiemy to, bo lajkujecie nasze posty, udostępniacie, komentujecie. Staramy się być świadomymi pedagogami i wiemy, że na te możliwości, które mamy dzisiaj, rozmowa z Wami, chociażby kamera, właściwie nie z Wami, tylko z Waszymi dziećmi, jest niesamowicie potrzebna. Nie wiadomo, ile jeszcze będziemy siedzieć w domu i jak długo to potrwa. No ale z tego, co się orientujemy, wiemy, że takie przyjemności jak taniec i inne sporty będą dopiero puszczone w ostatniej kolejności. Więc proszę Was, żebyście pokazywali te filmy Waszym dzieciom. Nawet jeśli te filmiki nie są dedykowane dzieciom, bo jest to Latino Pani Patrycji, czy różnego rodzaju fitnessy Pani Natalii, to prosimy Was, żebyście puszczali nas w domu na ekranie i w telefonie, żeby Wasze dzieci słyszały nasz głos, żeby widziały nasze twarze, żeby wiedziały, że my tu jesteśmy i na nie czekamy, nie zapomnieliśmy, nie odcięliśmy. I dziękuję bardzo za tymi małymi szkrabami na naszej sali. Bardzo. Jest nam przykro, że taka sytuacja wyszła, dotknęła na cały świat, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. W związku z tym, że w ten weekend, jak większość z Was, mam nadzieję, wie i pamięta, miała odbyć się premiera naszego Kopciuszka. Jest ona przełożona na inny termin. Przygotowywaliśmy się do tego bardzo długo, wszyscy tutaj, bo to dla nas wielkie wydarzenie i wielkie święto, zwłaszcza dla tancerzy teatru tańca arabeska. Każda z nas ma pod opieką zespół, który należy do teatru tańca, więc była prężna praca zarówno do spektaklu, jak i do premier. Mamy nadzieję, że premiery się odbędą. Liczymy na to gorąco. Zobaczymy, jak czas na to pozwoli. No, mam nadzieję, że zobaczymy się bardzo długo. Bardzo Was proszę, udostępniajcie to, udostępniajcie ten film, pokazujcie nas swoim dzieciom, starsi tancerze. Mamy Was na grupach, mamy z Wami kontakt, ale też za bardzo życia tam za bardzo nie ma, a zależy nam bardzo, żeby Wasza forma nie spadła. Jeśli mamy dalej trenować, jeśli to ma wyglądać tak, jak wyglądało jeszcze w kwietniu, a była to najlepsza pora dla tancerza i najlepsza pora na wyjście na scenę, ponieważ mieliście doskonałą formę, mieliście przygotowanie pod względem kostiumowym, byście zadbani przez swoich instruktorów, jak pod względem formy i wyglądu choreografii, nie było już bałaganu, a do tego dążyliśmy przez cały okres od samego września. Więc nie straćmy tego, sama mobilizacja. My dbamy o linię wszystkie bardzo mocno. Dbamy o siebie, ćwiczymy, jemy zdrowo, staramy się przynajmniej. Takie same warunki mamy jak Wy, nie korzystamy właściwie z tej sali, tylko kiedy nagrywamy dla Was te filmy, bo staramy się mimo wszystko izolować. Wszystkie jesteśmy zdrowe i mamy nadzieję, że tak zostanie. To co? Teraz ja. Pani Klaudia, myślę, że powiedziałam już bardzo dużo. Ja chciałam dodać tylko, że no niestety nie ze wszystkimi swoimi grupami mam kontakt na Facebooku. Ściskam Was mocno, bardzo tęsknię. Zresztą jak my wszyscy. Mam nadzieję, że ćwiczycie, że nie zapominacie. Starałam się dawać Wam na bieżąco tytuły piosenek na zajęciach. Macie wszystkie piosenki. Ćwiczcie. Bardzo Was proszę. Rozciąganie. Każdy z nas, każdy instruktor tłumaczy, co dzieje się, jeżeli choć przez chwilę się nie rozciągacie, a rośniecie. Wiecie, co się stanie. Dlatego zadbajcie o to. Ćwiczcie, wzmacniajcie się. Wiem, że na jednej z grup u Pani Natalii widnieje ja. Jak próbuję coś tam zdziałać ze swoją sylwetką, owocuje,
owocuje. Mam nadzieję, że u Was też to będzie owocowało, że się zobaczymy w jeszcze lepszej formie niż się rozstaliśmy. Mała Rebeska, czekam na Wasze filmy. Wysłałam Wam na grupie bardzo fajną muzę. Czekam, aż zobaczę Was w końcu w tym filmiku. Liczę na Was. Fresh. Rozmawiałyśmy. Czekam na Wasze filmiki, ponieważ jeszcze podobno nie dotarły. Czekam, czekam. Na wszystkie grupy chciałabym chociaż zobaczyć połowę filmików z każdej mojej grupy. Moi malutcy tancerze, tancerki. Ściskam Was mocno. Buziaki, bardzo tęsknię. Oglądajcie nas tam czasami na Facebooku i wspominajcie, żebyście zapamiętali nasz głos. To teraz ja. Drodzy rodzice, jeszcze dopowiem coś do tego, co Pani Kawy powiedziała. Dobrze wiecie, jak ciężko wrócić jest dzieciom, gdy chorują. I to jest, domyślam się, dość krótszy okres niż teraz, to nasze rozstanie, więc obawiamy się, że część z nich po prostu już tutaj do nas nie wróci, czego bardzo się boimy. Więc pokazujcie nas, my na nich czekamy, mamy cały czas z Wami kontakt. Więc bardzo chcemy, żeby one wszystkie do nas wróciły. Jeżeli nie macie tytułów piosenek, które chcecie, żeby Wasze dzieci tańczyły, napiszcie do nas, my Wam wszystko podamy. Ćwiczcie choreografię. Grupa moja Applaus miały dotrzeć filmiki, nie wiem, czy dotarły. Debiuty, tam jest jakaś akcja, słyszałam, się szykuje, więc czekam z niecierpliwością na Wasz filmik. Tęsknię również bardzo mocno i czekamy na Was tutaj, byśmy się zobaczyli na tej sali. Buziaki. Jeśli szukacie kontaktu, to oczywiście numer telefonu, jaki jest podany w internecie, możecie dzwonić, ale nie ukrywam, że wygodnie by nam było, jeśli korzystalibyście z maila naszego studyjnego. st@studiotańca.st.arabesq.ue@vp.pl. Oczywiście podlinkujemy Wam tego maila, jeśli macie ochotę się z nami kontaktować przez Facebooka, to oczywiście też jesteśmy dostępni. Jeśli chcecie zapytać o muzykę dla swoich dzieci, o muzykę, którą sobie korzystamy, kiedy wychodzimy na scenę, tak? Czyli konkretne choreografie, które są już zbudowane do konkretnej muzy. Lubię przerwę, lub na przykład jest problem, czegoś nie pamięta dziecko, to napiszcie, my rozliczymy ten fragment i podeślemy Wam oczywiście. Mamy nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Teraz można wejść wreszcie do parku i można wejść wreszcie do lasu, więc może część z Was z tego korzysta, część może nie, i dalej dość mocno się izoluje i dba o siebie. Więc rozumiemy, że w domu dzieci też mają potrzebę ogromnego ruchu i nam można się w domu, drodzy rodzice. Myślę, że Wy wiecie to doskonale. Czy coś chciałam jeszcze powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że bardzo tęsknię za wszystkimi żartami, które mają miejsce na sali. Bardzo mi brakuje tego śmiechu z poszczególnymi grupami, ze wszystkimi grupami. Kupa śmiechu, która zawsze tam była podczas zajęć, no mega, mega brak mi tego. Staramy się tutaj wszystkie rozśmieszać się nawzajem. Jest czasami bardzo śmiesznie nawet aż do łez. Pani Natalia nam tutaj serwuje bardzo dużo fajnych żartów. No ale to nie jest jednak to samo co z Wami. Dużo radości. Tak. Kochani, będziemy się żegnać. Może jak się nauczymy tak mówić do tych kamery, to może pozwolimy sobie na więcej takich filmików, czy mamy się na razie jeszcze nie spoiło. Dajcie znać, może zachęcimy Was do jakiejś refleksji, może skomentujecie ten film. No bo macie jakiś pomysł, co jeszcze możemy dodać? Skoro nie się odważyłyśmy, nagrywamy taki długi, to 10 sekund dla Was to pasuje. Dokładnie, jeśli macie jakieś pomysły, albo chcielibyście czegoś, czego my Wam nie udostępniamy na naszym Facebooku, to koniecznie piszcie w komentarzach, bo my czekamy na dodatkowe pomysły. Same podsumujemy sobie, ile możemy, ale co? Może jakieś challenge wymyślimy? Może wy dla nas wymyślicie? Myślicie, czekamy na Wasze propozycje. Tylko z rozwagą. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa.